Witam Cię, Grzesiu, witam serdecznie. Postanowiłam Ci odpowiedzieć w formie wideo na Twój komentarz, bo zauważyłam, że wielu jeszcze Polaków nie wie, w czym żyje i łudzi się, karmi tym, co zapodają telewizornie, radia, myśląc, że administracja jest polska, państwowa. Zadałeś pytanie, dlaczego jeszcze Tuska w końcu nie mogą zamknąć. I że tego nie rozumiesz. A kto miałby tego Tuska zamknąć? Skoro administracja publiczna, zwana podszywająca się bardziej pod Polską Państwową, jest nielegalnym tworem. Jak tutaj widzisz, w tle żyjemy dalej pod okupacją przez ostatnie 30 lat zakamuflowaną, a od 3 lat już jawną, czyli od 2020 roku żyjemy pod jawną okupacją. Trzecia RP, obca administracja zarejestrowana jako korporacja na Madison Avenue w Nowym Jorku, na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, to tylko adres do korespondencji. Siedziba firmy, czyli biznes adresem w Nowym Jorku, na przykład tak zwane Ministerstwo Finansów, nie ma polskiej administracji państwowej. Obudź się, Polaku, bo jesteś okłamywany i nie żyj w iluzji i obudzie. Nie pozwól na dalsze ogłupianie. Poweź mi wiedzę, informuj innych. To jest nasz polski narodowy obowiązek. Tego oczywiście w telewizji wam nie powiedzą, w radiu wam tego nie powiedzą. Nawet te pseudopatriotyczne, pseudoniezależne media też wam tego nie powiedzą. Zrozumcie to w końcu, moi kochani rodacy i ty, Grzesiu. I teraz tak, jeśli instytucje, które podlegają pod organa tej administracji publicznej, która jest tworem nielegalnie powołanym bez Polaków, bo nie są w stanie udowodnić, że mają upoważnienia, uprawnienia od narodu naszego, bo takich dowodów nie ma, bo oni zaraz po tak zwanych wyborach niszczą te kartki, te listy uczestnictwa, robią zbiorczy protokół. Rzekomo ilu zagłosowało na tych, ilu na tamtych i tak dalej, to jest, uważam, kłamstwo. Więc jeśli nie ma organów państwowych, nie ma reprezentantów narodu polskiego, nie działają w interesie naszego narodu, tylko działają w interesie obcych korporacji, kiedy wy to, kochani, zrozumiecie? Przecież to widać. Gołym okiem to widać. No to jak myślicie, skoro sądy, policja podlegają pod ten twór? Zwróćcie uwagę, zaczerpnijcie, jest jeszcze internet. Dlaczego mają te instytucje zwane państwowymi, które podlegają pod administrację publiczną trzeciej RP? Dlaczego mają NIP, REGON i PKD? Przecież NIP, REGON, PKD podlega, nadaje się tylko firmom, jakimś tam korporacjom, przedsiębiorstwom, działalnościom jednoosobowym. To dlaczego mają tak zwane organa publiczne? Dlaczego już się nie nazywają organami państwowymi? Znaczy się oni siebie nazywają potocznie w języku, językiem potocznym. Dlaczego nie ma urzędników? A jak mówią, że są urzędnikami, to gdzie mają legitymację urzędnika państwowego? Przecież legitymacja urzędnika państwowego nie jest tożsama z legitymacją służbową. Legitymacja służbowa to jest jak firmowa. Więc kto miałby go osądzić? Go i tych wszystkich, co działają na naszą szkodę? Ci, co pracują na ich rzecz, żeby nas gnębić i grabić? Zapomnieliście o Walcównej, Hance? Przecież ona ma krew na rękach Polaków. Co się działo w Warszawie i dzieje się do tej pory, tylko się już tego nie nagłaśnia. Odnośnie kamienic, mienie bezspadkowe, tak zwane żydowskie. Nasze ulice, ich kamienice, a nasze ulice będą. Jak myślicie, dlaczego jesteśmy wyciągani na ulice, na marsze, protesty i wyprowadzani poza miasto, poza miasta? Spotykacie się w centrum i was wyprowadzają poza miasto. Po co są organizowane marsze i protesty? Okamerowane są miasta. Wyjdziecie z twarzami otwartymi. Widać, fotografują was. Funkcjonariusze robią filmiki również. A oni są zamaskowani w większości. No, czy nie są czasem bazy danych tworzone? Kto przy zdrowych zmysłach bierze udział w takich protestach i marszach podczas już jawnej okupacji? Zadajcie sobie też pytanie,
Komu zależy, żeby was namawiać i wyciągać, niby w szczytnym celu? I czy nasi przodkowie podczas II wojny światowej też wychodzili na marsze, protesty? Nie uczycie się nic, kochani. Stan wojenny powinien was był nauczyć, że gdy się jest pod okupacją, gdy jest się gnębionym, poniżanym, antypolonizm, gdy jest szerzony, to co się powinno robić? Za konspirowaniu działać, a przede wszystkim uświadamiać Polaków o stanie faktycznym. Odwodzić Polaków, żeby nie słuchali tych tub propagandowych, które udają, że działają w naszym interesie. Tak zwane te pseudowolnościowe w Izraelu i tak dalej. Nieraz się uwiarygadniają, mówiąc coś prawdziwego, po to, żebyście ich słuchali. I tak jest wielu jeszcze innych tak zwanych youtuberów, te dzikie trenery i tym podobni. Dziki trener na przykład piętnował Polaków, którzy nie chcieli się szczepić, nie chcieli nosić szmat na twarzy, którzy bojkotowali to. On ich piętnował, nie są w posiadaniu nawet takich nagrań. Bartosiewicz następny. Pierdnia po polską, no to a wy mu brawo bijecie. Ale to, że co innego mówi i teraz zrobić research, zapoznać się, co on wyprawiał wcześniej, co on w jakiej wypowiedzi wcześniej i dopiero pisać komentarze, brawo jemu bić, czy go negować, to wy po prostu bierzecie za pewnik, że jak już coś tam pierdną, no to tak on mówił zawsze i to prawdziwy Polak jest. No, no kolejne to Gaśnica i cała ta wierchuszka, plejada tych pseudopolskich wysrywów. Serdeczności, trzymaj się Grzegorzu, dobrego dzionka, mam nadzieję, że w jakiś sposób tobie to troszeczkę wyjaśniłam. Niestety, tak jest stan naszego kraju i nas samych. Serdeczności czołem.